Dlaczego potrzebujemy bitcoina? Do czego nam bitcoin w dzisiejszym świecie? Przecież mamy pieniądz fiducjarny, mamy coś, co istnieje, działa. Gdzie tu miejsce dla BTC? Witam Was bardzo serdecznie. Ja sobie takie pytanie co jakiś czas zadaję, w szczególności ostatnio sobie zadawałem, oglądając pracę Agima Sulaya, włoskiego artysty, ilustratora. Parę jego prac wytweetowałem właśnie z tej wystawy, więc możecie zobaczyć. Tutaj być może gdzieś też w tym wideo, jak nie zapomnę, to wstawię. Prace Agima Sulaya są takie wolnościowe, pokazują tak naprawdę, no moim zdaniem, troszeczkę to, gdzie Bitcoin może znaleźć swoją niszę. Pewnego rodzaju hierarchie, które się tworzą, one sprawiają, że ten biedny tam na dole gdzieś dostaje w łeb, a ci duży, co są przy władzy, potrafią tą władzę poprzez takie czy inne politykowanie wykorzystywać. No więc Bitcoin bądź rozwiązania budowane na Bitcoinie mogą być tutaj odpowiedzią. Przyjrzyjmy się temu trochę tak od strony właśnie spojrzenia oczami artysty, to znaczy ja nie jestem artystą, patrzę na pracę Agima Sulaya i się zastanawiam, gdzie tu Bitcoin może pomóc. Bitcoin jako decentralizacja, jako możliwość stworzenia nowej formy pieniądza, ale też nowej formy internetu, który jest odporny na cenzurę. No i tacy panowie chodzący z przyrządami do odminowywania pola minowego, a tym polem minowym jest gazeta, która jest gazetą wolnościową, no to to mi daje do myślenia, że to jest jeden z przypadków użycia dla Bitcoina. Oparcie się cenzurze, decentralizacja różnych ośrodków, różnych instytucji, które mamy dzisiaj. Zapraszam na takie z głupia franc przemyślenia. Usłyszycie i zobaczycie, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie jestem również ogrodnikiem, natomiast pewnie bardziej ogrodnikiem niż doradcą inwestycyjnym. Ogrodnikiem w takim sensie, że staram się zasiać jakąś tutaj wieść na temat nowych rzeczy, które się rodzą. Być może to ziarno padnie na jakiś podatny grunt i ktoś z Was coś fajnego z tym dalej zrobi. Natomiast to, co tutaj mówię, oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie zachęcam do inwestowania, nie zniechęcam również, natomiast pamiętajcie, nie inwestujcie więcej niż możecie stracić. Rynki są bardzo zmienne, technologie są również niedojrzałe, natomiast wydaje mi się, że warto się zastanowić, do czego to wszystko można użyć. W szczególności, jak wiecie, jestem fascynatem tego, co się buduje na bazie Bitcoina, więc zastanawiamy się również, co można zbudować z Bitcoinem, idąc krok dalej i myśląc o Bitcoinie nie tylko jako o store value, nie tylko jako możliwości wymiany wartości, ale też jako o pewnym takim uniwersalnym, transparentnym, publicznym ledgerze, na którym mogą powstawać aplikacje, smart kontrakty, cały internet, wsparty właśnie cyfrowym złotem, którym jest Bitcoin. No więc w tym kontekście tutaj dywaguję funkcjonalnie, biznesowo, trochę tak futurystycznie, natomiast oczywiście nie jest to porada inwestycyjna i nie inwestujcie więcej niż możecie stracić, no bo to się zwykle źle kończy. Zaczyna do gry dochodzić strach lub chciwość, no i rynek Was wytrzepie. No więc takie ostrzeżenie dla osób nowych zawsze muszę przypomnieć, bo zawsze dochodzą tutaj nowe osoby do kanału i pewnie jeszcze nie słyszały tego typu ostrzeżeń z mojej strony, a one są przed każdym filmem. Mam nadzieję, że tego zbyt często nie przewijacie do przodu. Agim Sulay, włoski artysta, ilustrator, posługujący się dosyć takimi interesującymi, intrygującymi metaforami właśnie w swoich dziełach. Widziałem ostatnio jego pracę, znajdziecie je też na Twitterze, część z tych prac zretweetowałem.
Agim również na swoim Twitterze te prace umieszcza, ma też tam więcej prac, więc zachęcam, zapoznajcie się z dziełami Agima Sulaja. Nie wiem, czy Agim cokolwiek wie o Bitcoinie, ale dzieła, które pokazuje, są dziełami w dużej mierze wolnościowymi. Wydaje mi się, że w dużej mierze, znowu to jest moja interpretacja, pokazują, jak centralizacja władzy, jak różnego rodzaju właśnie podmioty, które no, mogą potencjalnie wykorzystywać swoją siłę, wykorzystywać swoją pozycję w hierarchii, oddziałują na społeczeństwo. No i ja jestem daleki tutaj od politykowania, chociaż w dziełach Agima Sulaja zobaczycie właśnie też między innymi taki ładny statek Unii Europejskiej, gdzie każdy wiosłuje w swoją stronę, taka ładna gwiazda, no i nie wiadomo, gdzie ten statek dopłynie, ale znajdziecie tam też prace, w których no właśnie jest gazeta, wolnościowa gazeta, no i ta gazeta jest potraktowana jako pole minowe i chodzą tam panowie z saperzy, którzy szukają min. Oczywiście dla naszego dobra na pewno próbują rozminować gazetę. No ja się tutaj nie będę tak do końca pokuszał o interpretację tych dzieł Agima. Sami na nie zerknijcie. Tutaj postaram się, żeby też się na ekranie gdzieś pojawiły. Natomiast no, wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie nawet tych gazet, nie tyle papierowych, nawet no już nie będę się odwoływał nawet do mainstream media, ale no wsiądźmy na chwilę na te nasze social media i to, co się dzieje z mediami w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym internecie, no to tak naprawdę jest cenzura. No, cenzura wykorzystywana przez tych, którzy te media budują. No i owszem, możemy być bardzo tutaj pro Twitterowi Jack Dorsey, który jest proponentem Bitcoina, wszystko ładnie, natomiast można nie lubić pana Donalda, można go lubić, natomiast wywalenie Donalda z Twittera można powiedzieć, że jest cenzurą, jakkolwiek moglibyśmy się nie zgadzać z tym, co on mówi, z tym, jak to mówi, no to Twitter nadużywa swojej pozycji, tak mi się wydaje, jako medium, które no, wydaje się, że powinno rosnąć w stronę wolnościowego medium, skoro Jack Dorsey tutaj inwestuje w Bitcoina i chciałby w przyszłości uczynić Bitcoina jakimś ważnym elementem infrastruktury. No to znowu, nie znam detali, więc może nie mi to oceniać, ale no, jest to jeden z przykładów, gdzie media społecznościowe nadużywają swojej pozycji. No, bardziej lokalny przykład, tutaj pozdrowienia dla Majka Satoshiego, który jakiś czas temu, nie wiem, czy było ponad pół roku temu, również z YouTube'a na chwilę zniknął, bo właśnie, bo ktoś coś tam zgłosił, no potem oczywiście na szczęście Majka przywrócili, ale też był to rodzaj cenzury, który tutaj YouTube nadużył względem twórcy. Tego rodzaju działania przez YouTube'a odbywały się w przeszłości częściej. Jeżeli sobie sięgniemy dalej, no to rodzaj nawet nie cenzury, ale manipulacji poprzez media społecznościowe, no to na gigantyczną skalę oczywiście cała afera związana z wyborami poprzednimi, gdzie to Facebook został wykorzystany do bardzo stargetowanych informacji do obywateli Stanów Zjednoczonych tak, by dotarł do nich taki przekaz, który pomoże no, zmanipulować tak naprawdę szarego obywatela i dać mu wiadomość, którą on chce usłyszeć. W rezultacie zagłosuje na kandydata, który gdzieś tam tą wiadomość wsadza, że tak powiem. No i nic z tym nie możemy zrobić. Ci, którzy za tymi mediami społecznościowymi, gigantycznymi platformami technologicznymi stoją, oni no być może nawet budują swoistego rodzaju przyszłe wirtualne państwa. Tutaj bym się nie obawiał użyć takiego stwierdzenia, no bo jeżeli dzisiaj tak naprawdę tak dużo naszych kontaktów jest zwirtualizowanych, odbywa się poprzez platformę X czy platformę Y, już tutaj nie ma znaczenia, czy to jest Facebook, Amazon, Google, Twitter, Instagram, TikTok, jakiekolwiek dziadostwo tutaj sobie wstawicie, to jest jedno i to samo tak naprawdę. Ten, kto za tym stoi, jeżeli ma za tym jakiś interes, zwykle pieniężny, bądź jakiś inny polityczny do rozegrania, będzie nadużywał tej pozycji. No i
to nie jest oczywiście dobre. No i tutaj mi się przypomina cytat Voltaire'a. Ten cytat użyłem zresztą też przygotowując film o Cardano, gdyż Voltaire to jest jedna z faz w projekcie Cardano. Voltaire zwykł mawiać, że mogę się nie zgadzać z tym, co chcesz powiedzieć, natomiast oddam życie za to, byś mógł to powiedzieć. No i właśnie, to jest kwintesencja tego, że każdy tak naprawdę ma prawo do swojego zdania, światopoglądu. O ile nie szkodzimy innym osobom dookoła, to wydaje mi się, że powinniśmy być w stanie wyrażać zdanie dosyć otwarcie i bez konsekwencji. No i teraz, czy cenzurowanie mediów, cenzurowanie, zamykanie komuś ust na kłódkę tylko dlatego, bo powiedział coś za dużo, być może nikomu nie zaszkodził, czy to jest dobre? No wydaje mi się, że odpowiedź na to jest jednoznacznie, że to nie jest dobre. Natomiast tak długo, gdy dane media są w rękach osób, które mają jakiś interes do rozegrania, tak długo będą pokusy, by taką cenzurę robić. No i tutaj ten obraz właśnie, który pokażę na ekranie z tymi panami, którzy chodzą i rozminowują gazetę, można z grubsza odczytać jako właśnie cenzurę, do której mam nadzieję tutaj w Polsce jakoś masowo nie wrócimy, no ale wiemy, że takie rzeczy się działy, dzieją i dziać zapewne będą na całym świecie. Jak tutaj może pomóc w tym Bitcoin? Generalnie musimy po pierwsze popatrzeć na Bitcoin jako na rozwiązanie na tej bazowej warstwie protokołowej. Na chwilę zapomnijmy o tym, co się dzieje na kolejnych warstwach, które najczęściej są w ten czy w inny sposób kustodialne, są federacjami, no i to nie jest taki do końca purystyczny Bitcoin, ale Bitcoin w swojej tej zerowej, podstawowej warstwie, no to jest sieć peer-to-peer, gdzie przekazujemy aset, wartość, często jakąś informację z tym idącą z rąk do rąk. Tak jakbyśmy przekazywali cash z rąk do rąk. Kowalski jakiemuś tam Idzikowskiemu chce przekazać coś, ma prawo to zrobić, bo nie potrzebuje koniecznie listonosza, może się posłużyć listonoszem, ale nie musi. Może się posłużyć bankiem, ale nie musi. Więc może to zrobić peer-to-peer, bądź może to zrobić za pomocą jakiegoś kustodiala. No i Bitcoin jest tak zaprojektowaną siecią, w której mamy rozproszone węzły, które zabezpieczają tą sieć i cały protokół działa w ten sposób, że Kowalski do Idzikowskiego może przekazać wartość za pomocą BTC bezpośrednio, a dziesiątki tysięcy węzłów na całej planecie sprawdzają, czy nikt tutaj przy tym nic nie próbuje nagrzebać, czy nie ma żadnego oszustwa, więc zabezpieczają tą sieć. Nie będę wchodził w detale, jak to wszystko jest robione, nagrywamy to na filmy, natomiast sieć jest zdecentralizowana właśnie dzięki temu, że stoją za tym górnicy na całym globie, którzy sprawdzają, czy nikt nie próbuje oszukać, którzy w zamian za zdobywane nagrody w postaci BTC weryfikują transakcje, dostarczają swoje moce przerobowe do tego, by sprawdzać, czy to, co jest zapisywane w jednej wspólnej księdze prawdy, jest faktycznie prawdą. No i to sprawia, że tak naprawdę, jeżeli przyszedłby ktoś, kto chciałby taki zapis scenzurować, bądź go cofnąć, bądź w jakikolwiek sposób go zatrzymać, wpłynąć na to, nie jest w stanie tego zrobić. Jeżeli Kowalski do Idzikowskiego przekazał już jakąś wiadomość, bądź jakąś wartość, jakąś, no już nie chcę nazywać tego Bitcoinem. Bitcoin jest tutaj tak naprawdę w tej bardzo, bardzo zerowej warstwie pewnego rodzaju nośnikiem wartości i też zarazem potencjalnie nośnikiem informacji. No ale jeżeli Kowalski do Dzikowskiego przekazał tego Bitcoina, tą wiadomość, sprawdzili to górnicy z całego świata, znowu nie chcę używać nazwy górnicy, ale nazwijmy ich sobie tacy niezależni sędziowie z całego świata. Każdy z tych sędziów prowadzi swój niezależny rejestr zdarzeń i oni się między sobą konsultują, czy każdy ma to samo zapisane w swoim niezależnym rejestrze zdarzeń. No i teraz ci właśnie niezależni sędziowie, weryfikatorzy każdą transakcję między Kowalskim i Dzikowskim i każdym innym
człowiekiem, który chce skorzystać z tej sieci. Oni to weryfikują. No i teraz, jeżeli ktoś chciałby poddać cenzurze, to powiedzieć: o nie, 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 Kowalski, ty Dzikowskiemu nie możesz dać tego Bitcoina, albo ty Dzikowskiemu nie możesz przekazać takiej czy innej wiadomości, to ten ktoś nie może przyjść do Kowalskiego. On jakby Kowalskiemu nic nie zrobi, do Dzikowskiemu już też tego nie zabierze. On musiałby się do tych wszystkich niezależnych sędziów, dziesiątek tysięcy sędziów na całym świecie, spróbować dostać jakimiś drzwiami, spróbować ich albo przekupić, albo zastraszyć, albo w ten czy w inny sposób, w cudzysłowie, wyłączyć, no i spróbować sprawić, by większość z tych niezależnych sędziów nadpisała nową wersję prawdy, że wcale Kowalski Dzikowskiemu czegoś takiego nie przekazał, nie powiedział. No więc to jest zadanie niesamowicie trudne, gdyż sieć Bitcoin dzisiaj ma już tak dużą ilość niezależnych sędziów, którzy prowadzą rejestr, prowadzą tą księgę, że no w zasadzie ciężko byłoby komuś to zrobić. Są też inne powody, czemu ciężko było to zrobić, bo nie wystarczy tylko to zrobić jednorazowo, trzeba było taki proces utrzymywać przez dłuższy czas. Jeżeli chcecie, bym ten wątek rozwinął bardziej w detalach, no to mogę kiedyś temu poświęcić jakiś osobny film. Dajcie znać, czy chcielibyście usłyszeć, jak potencjalny atak 51% na sieć Bitcoin mógłby wyglądać i czy on jest do przeprowadzenia i czy nie, i jak to mogłoby wyglądać, ile musiałby trwać czasu, jakie są parametry brzegowe. Natomiast no, na tą chwilę, na moją znajomość tej sieci, nie jest możliwe, by gdy raz już Kowalski Dzikowskiemu przekaże jakąś wiadomość, ktoś mógł to cofnąć, ktoś mógł to zatrzymać, ktoś mógł powiedzieć, że wcale tak nie było. Więc sieć w tej bazowej warstwie swojej jest odporna na cenzurę, jest odporna na nadpisywanie, jest odporna na to, że jakaś jednostka mogłaby z tym coś zrobić. No i to jest tak naprawdę dla mnie w tym zakresie Bitcoin jest takim single source of truth, no bo teraz wiem, że nikt przy tym nie manipulował. No i na tej bazie są budowane kolejne warstwy, no bo Bitcoin jako protokół, jako sieć zdecentralizowana, otwarta, publiczna, niezatrzymywalna, znamy te wszystkie atrybuty, natomiast no, ma swoje ograniczenia, ma takie ograniczenia, że ma bardzo ograniczony język skryptowy, czyli niewiele rzeczy da się na bazie Bitcoina zbudować, takich, które faktycznie byłyby ciągle zbudowane na warstwie tej zerowej Bitcoina. Nie wymagałyby kustoszy, nie wymagałyby pośredników. Dlatego się dużo pobudowało rozwiązań, które pozwalają różne rzeczy robić z Bitcoinem, ale jednak stoi za tym taka czy inna giełda, taka czy inna organizacja, która zbudowała taką czy inną scentralizowaną aplikację i robi z Bitcoinem bądź w oparciu o Bitcoina różne inne rzeczy. Natomiast są również platformy, no i tu przechodzimy do dwóch platform, które już na kanale u siebie omawiam. Stacks i Rootstock to są dwie osobne platformy, które próbują z Bitcoinem zrobić ciekawe rzeczy, które próbują właśnie wykorzystać Bitcoina, uwaga, Bitcoin jako sieć, nie Bitcoina tylko i wyłącznie jako asset, jako aktywo, ale Bitcoina jako sieć wykorzystać jako cyfrowe złoto z jednej strony, a z drugiej strony jako właśnie takie single source of truth, pojedyncze jedno źródło prawdy, które wiemy, że tam jest ta księga główna zabezpieczana przez tych wszystkich dziesiątki tysięcy niezależnych sędziów na całym świecie. Oni prowadzą te swoje rejestry, między sobą się konsultują i sprawdzają, że faktycznie wszyscy mają w tych księgach to samo zapisane i że jak Kowalski Dzikowskiemu coś powiedział, to on mu już to powiedział, a nie coś innego. Więc na tym założeniu, że znaczy na tej bazie, na tym protokole budują Stacks i buduje Rootstock. Stacks buduje to w ten sposób, że tak naprawdę podejścia są całkiem inne, no i powiedzmy, że są, każde z nich ma swoje plusy i minusy, no i tutaj być może też się kiedyś odwołam do takiego artykułu, który napisał Sergio Lerner, który porównuje obie sieci, porównuje Stacksa i porównuje Rootstocka, próbując jakoby pokazać, że Rootstock jest lepszy, a Stacks jest gorszy w jakimś tam zakresie. I pewnie ja tutaj Sergio cenię i jego opinię
Zresztą wiele z tych rzeczy, które tam opisał w tym artykule, się z tym zgadzam, natomiast też w drugą stronę można byłoby pewnie parę rzeczy wytknąć samemu Rootstockowi, więc każde rozwiązanie już na bazie Bitcoina, na tej warstwie kolejnej, nie jest aż tak bardzo zdecentralizowane, jak to bazowe rozwiązanie, którym jest Bitcoin, no bo gdzieś tam jakieś poświęcenie tej decentralizacji następuje. No i w wypadku Stacks mamy, znowu, do pełnego obrazu musicie zerknąć, popatrząc na moje filmy o Stacksie. Stacks bierze Bitcoina jako asset, tak naprawdę pozwalając, by każdy, kto ma Bitcoina, czy są minerzy Bitcoina, czy posiadacze Bitcoina, mogą zdeponować do protokołu Stacks tego Bitcoina. W zamian za to, że zdeponowali tego Bitcoina, uczestniczą w konkursie o wygranie bloku. Jeżeli wygrają blok, no to dostają w zamian STX tokeny. Te STX tokeny w ilości 1000 przez pierwsze 3 lata, potem się zmniejszają do 500. Te STX tokeny z drugiej strony są generowane przez protokół, tak? Czyli protokół Stacks daje im w zamian STX tokeny. Z drugiej strony tego protokołu mamy również stakerów. Ci deponują do protokołu swoje STX tokeny w zamian za to, żeby również uczestniczyć w protokole konsensusu, również pomagać przy konstruowaniu tego bloku, szukaniu najdłuższego chaina. Parę rzeczy robią, pomagając zabezpieczać sieć. No i oni uczestniczą w konkursie o to, by zdobyć te bitcoiny, które bitcoinerzy z drugiej strony protokołu włożyli do tego protokołu. No i ci stakerzy stakują swoje STX tokeny, dostają w zamian te bitcoiny, które bitcoinerzy włożyli. No i to przywiązuje bardzo blisko sam blockchain Stacks do blockchainu Bitcoina. Tak naprawdę są związane poprzez to, że Bitcoin, który już przepalił jakiś prąd, Bitcoin, za którym już stoi wartość, został przez kogoś w zaufaniu włożony do protokołu. Ten ktoś zaufał, że STX dla niego jest równie cenny, wyciąga STX-a. Z drugiej strony mamy tych stakerów, którzy wyciągają bitcoiny. To związuje STX-a i bitcoina ekonomicznie. To związuje też te dwa asety, no w pewnym sensie właśnie przywiązując, jeżeli popatrzymy, że Bitcoin jest warstwą bezpieczeństwa, a Stacks jest warstwą funkcjonalną, za chwilę to rozwinę, no to właśnie ten protokół, który tu omówiłem, Proof of Transfer się nazywa, on jest takim klejem między tą warstwą bitcoinową i warstwą STX-ową. No i STX na swojej tej warstwie zbudował język, możliwość programowania. Język się nazywa Clarity, budują to razem z Algorandem. No i tutaj daje to już całkiem nowe możliwości dla Bitcoina. Można tak naprawdę na bazie Bitcoina zbudować dowolną aplikację. Niech to będzie aplikacja właśnie jakaś typu social media. No i ta aplikacja powinna być, jeżeli będzie dobrze zbudowana, ona będzie niezatrzymywalna, ona może zachowywać prywatność również, ona może być odporna na cenzurę właśnie dzięki temu unikalnemu przywiązaniu do Bitcoina. No i jeżeli w ten sposób wykorzystamy Bitcoina jako swoistego rodzaju platformę, która daje nośnik informacji, która daje nośnik wartości, ale też która daje swoje atrybuty związane z niezatrzymywalnością, nieodpornością na cenzurę, niemożliwością wycofania danych transakcji, no to jeżeli ktoś na tej bazie zbuduje jakieś media, jakieś, nie wiem, Wikipedię, być może jakąś formę mediów społecznościowych, być może jakąś formę prasy w internecie, no to da się to tak zrobić, by to było niezatrzymywalne, odporne na cenzurę, nawet jeżeli jedna osoba bądź grupa osób będzie chciała bardzo coś usunąć. Czy to dobrze, czy to źle, no to oczywiście znowu tu można mieć różne zdania, czy taka całkowita wolność prasy jest dobra. Ja wierzę jednak, że należy dać się wypowiadać, ale każdy, kto coś wypowiada, powinien za to ponosić konsekwencje, powinien ponosić odpowiedzialność. Jeżeli robi coś dobrego, ponosi odpowiedzialność na plus, ale jeżeli robi coś ze złem dla innych, ponosi odpowiedzialność na minus. Natomiast
jeżeli dopuścimy do tego, by jakaś wąska grupa osób mogła mówić, co jest dobre, a co jest niedobre, no to dopuszczamy do pewnego rodzaju, no w jakichś skrajnych przypadkach, nadużywania tego prawa, nadużywania takiej władzy. No i tutaj właśnie, żeby już dalej nie rozwijać wątku tego pierwszego dzieła, tego z tymi saperami chodzącymi, rozminowującymi tą prasę, no to wydaje mi się, że sensownie zbudowane rozwiązanie na Bitcoinie pozwoli, czy na Stacksie w tym przypadku, pozwoliłoby zbudować media społecznościowe odporne na cenzurę. No i drugie z dzieł, które tutaj też chciałem jeszcze omówić, z tego samego autora, to jest taki pan ładnie ubrany w gajerku z parasolem, który niesie pomoc drugiemu panu, który jest nieco gorzej ubrany, trzyma nad nim parasol, no i tam go jakoś próbuje wspomóc. No ten parasol z drugiej strony jest jednak troszeczkę gorszej jakości niż ten parasol, który nad sobą trzyma pan w gajerku. No więc w ręce trzyma gazetę Politics, czyli polityka. No można powiedzieć, że jest to jakiś lepiej ustawiony, powiedzmy bliższy władzy, być może bliższy polityki, być może bliższy tego 1%, kimkolwiek ten 1% jest. Człowiek, który pomaga tym gdzieś tam niżej ustawionym w hierarchii. To jest moja interpretacja. Nie wiem, co autor miał tutaj na myśli. Natomiast no to mnie znowu skłania do refleksji, czy osoby, które gdzieś tam zajmują się politykowaniem szeroko pojętym, zajmują się układaniem klocków, układaniem pudełek w PowerPoincie, ci, którzy rozdają karty, no czy oni wszyscy na pewno dla nas dobrze chcą? Na pewno są przypadki takie, że chcą dla nas dobrze, ale też na pewno przypadki takie, że jednak jesteśmy rozgrywani i dostajemy szczępkę tego, co elity tak zwane dla siebie biorą. Znowu, czy to jest tak naprawdę do wyeliminowania, czy nie, to jest trochę kwestia filozoficzna. Natomiast no, dzieło jest na pewno bardzo ciekawe. Zerknijcie na inne dzieła tego artysty. Być może coś tam wam się jeszcze ciekawego rzuci w oczy. No i tutaj zadajmy sobie pytanie, czy Bitcoin w ogóle może być alternatywą, czy może być odpowiedzią na centralizację się władzy, na politykę, na rozgrywanie jakichś interesów. No, pierwsze, co mi wchodzi do głowy, to jest zdecentralizowane, autonomiczne organizacje, które być może da się budować na Bitcoinie. No i za przykład weźmy Rootstock. Tym razem sam Bitcoin już opisałem. Rootstock oczywiście jest warstwą kolejną na Bitcoinie, która adresuje również te niedoskonałości Bitcoina, czyli niemożliwość zrobienia czegokolwiek więcej niż zwykłym przesyłaniem asetów, multisigami i no, tak naprawdę operacje typu prześlij, odbierz, podpisz wieloma kluczami. Niewiele da się zrobić samym Bitcoinem. Natomiast Rootstock przychodzi z pomocą, podobnie jak Stacks, tworząc tak zwaną sieć typu sidechain, czyli dodatkowy łańcuch, który również się przywiązuje do Bitcoina w troszeczkę inny sposób. Rootstock się przywiązuje do Bitcoina poprzez to, że Bitcoin z sieci Bitcoina trafia do tak zwanego dwukierunkowego PEGu, takiego mostu. Tam jest lokowany na tym PEGu. Po drugiej stronie jest sieć Rootstock. No i sieć Rootstock za każdego Bitcoina, który trafi na ten PEG, generuje RBTC, czyli taki tymczasowy Bitcoin, którym się posługujemy na sieci Rootstock. Jeżeli wracamy z jakimiś operacjami, wynikami działań z sieci Rootstock poprzez ten dwukierunkowy PEG do Bitcoina, no to ten RBTC jest palony, a na moście ten nasz właściwy Bitcoin z sieci Bitcoin jest uwalniany. To cały ten most jest kontrolowany co prawda przez federację, więc jest tutaj centralizacja 15, zdaje się, jednostek. Natomiast z drugiej strony większość z nich, 8 z tych jednostek, musi podpisać dane transakcje, bo one były spójne, by to wszystko mogło się odbyć. No więc to jest jakaś pierwsza forma decentralizacji, ale ważniejszą formą decentralizacji jest to, że tak naprawdę to nie fizycznie te jednostki, które odpowiadają za ten most, muszą podpisać
tą transakcję, tylko tak zwane HSM, czyli Hardware Security Module. To jest sprzętowe rozwiązanie, które separuje całkowicie program, szyfruje program, no i to jest sprzętowe podpisywanie, takim, tak jak opisywałem w filmie o Scale'u, takim ledgerkiem, tylko to nie jest ledger, każdej transakcji w sposób automatyczny, bazujący na wynikach kontraktów, a nie bazujący na jakiejś manualnej jakby operacji człowieka. No więc można powiedzieć, że ten HSM użyty w tym dwukierunkowym PEG-u dla sieci Rootstock jest również bardzo ciekawym aspektem decentralizacji. Sam dwukierunkowy PEG będzie się jeszcze dalej decentralizował, jeżeli uda się pewną zmianę w Bitcoinie wprowadzić i uda się wtedy uruchomić Drive Chain, co już będzie tak naprawdę prawie w pełni zdecentralizowanym mostem, no ale to jest, powiedzmy, że jakaś tam pieśń przyszłości na tą chwilę. Drugą formą, która sprawia, że to, co budujemy na Rootstocku, jest bezpieczne i jest zdecentralizowane, jest to, że Rootstock wykorzystuje tak zwany mechanizm merge miningu, czyli tych samych minerów, którzy zabezpieczają sieć Bitcoina. Rootstock wykorzystuje ich operacje do tego, by mogli oni również weryfikować transakcje na Rootstocku. No i to jest się różne, tam są wartości, ale od 50 do 70% średnio na przestrzeni ostatniego roku tych bitcoinerów, tych minerów Bitcoina zabezpiecza sieć Rootstocka. To jest bardzo dużo. Czyni to Rootstocka w zasadzie najbezpieczniejszą siecią zaraz po Bitcoinie, ale najbezpieczniejszą siecią do smart kontraktów, nawet bezpieczniejszą od Ethereum w tym momencie, no bo Rootstock wykorzystał właśnie tych minerów i ten dwukierunkowy PEG, by stworzyć ten sidechain, a ten sidechain daje możliwość tworzenia smart kontraktów. Na tym sidechainie stoi Ethereum Virtual Machine. W jakichś tam modyfikacjach to się nazywa Rootstock Virtual Machine, ale w zasadzie zachowuje prawie pełną kompatybilność, więc takie smart kontrakty, jak znacie z Ethereum, one mogą zostać uruchomione na Rootstocku. No i są właśnie uruchamiane już od jakiegoś czasu. Sieć Rootstock kwitnie różnymi programami, różnymi smart kontraktami, które są zasilane RBTC, czyli Bitcoinem, które pobierają opłaty w postaci RBTC, czyli Bitcoina, czyli wszystko, co się odbywa na Rootstocku, dodaje wartości do Bitcoina i jednocześnie jest zabezpieczane przez tych samych górników Bitcoina. Bardzo naprawdę sprytnie przemyślane rozwiązanie, fundamentalnie moim zdaniem ciekawe, bardzo bliskie decentralizacji i tak jak znam zespół Rootstocka, wydaje mi się, że oni będą dalej ciągnęli to, by jeszcze bardziej decentralizować. Mają różnego rodzaju pomysły na optymalizację storage'u transakcji, bo duże wielkości chainów również sprawiają, że jedynie duzi gracze zaczynają potem prowadzić takie węzły, więc temat decentralizacji sieci Rootstock, postępującej decentralizacji, jest dla nich bardzo ważny, jak omawiałem przy okazji jednego z odcinków, ale może sobie do tego wrócimy, nie chcę tego rozmydlać. Natomiast no, można powiedzieć, że no, jest to sieć być może nawet najbardziej zdecentralizowana do smart kontraktów, w sensie porównując Stacka i Rootstocka, być może jednak wybrałbym faktycznie Rootstocka jako sieć trochę bardziej zdecentralizowaną na ten moment, ale to jest jakby wyścig ciągle trwa, tak? No jakby nie przesądzajmy tego. Natomiast wróćmy do tego tematu tych zdecentralizowanych, autonomicznych organizacji. No bo wyszliśmy od tego, że ten pan z tym parasolem, który gdzieś tam jest przy polityce i rozgrywa interesy potencjalnie tak, żeby było dla niego i tak sobie prowadzi tą jakąkolwiek organizację, bądź jakąkolwiek politykę, tak żeby było dobrze dla wąskiej grupy osób, a nie dla wszystkich. No to tutaj koncept DAO, czyli Decentralized Autonomous Organizations, może potencjalnie coś takiego zaadresować. Jak to może zaadresować? No właśnie poprzez to, że DAO, czyli taka organizacja, będzie faktycznie zdecentralizowana, no i może zarządzać jakimś, czy to będzie firma, czy to będzie aplikacja, czy to będzie jakaś grupa osób. DAO może funkcjonować wokół dowolnego konceptu, który sobie wymyślimy. Jeżeli zbudujemy to na bazie Bitcoina, na przykład za pomocą Rootstocka, bo teraz już można, dzięki temu, że mamy Rootstocka i EVM, no to można powiedzieć, że również będzie to organizacja odporna na różnego rodzaju zmowę, manipulacje, przekupstwa, zatrzymywania itd.
No i coś takiego na przykład w tej chwili zbudował, bądź w zasadzie buduje, można powiedzieć, to jest ciągle bardzo, bardzo świeża rzecz, Sovereign, czyli ich moduł Sovereign, czyli platforma finansowa, dająca możliwość robienia różnych ciekawych rzeczy z Bitcoinem, od tradingu, lendingu, poprzez no, na margin trading również, poprzez, co tam mamy, no, cały launchpad jest zrobiony, platforma, która chce stać się systemem operacyjnym dla finansów w przyszłości, natomiast takim systemem, który nie jest dowodzony przez żadną wąską grupę osób, ale właśnie jest zarządzany poprzez DAO, czyli poprzez zdecentralizowaną, autonomiczną organizację. W wypadku Sovereigna to się nazywa Bitocracy, ja to lubię tłumaczyć jako bitokracja, czyli każdy, kto ma jakiś udział w tej sieci w postaci SOV tokenów, ma prawo głosu na temat tego, na co jest wydawany budżet tej sieci, jakie zmiany są wprowadzane do sieci, jakie projekty są dodawane do sieci, co powinno wejść na launchpadzie, jakie asety są dodawane do sieci. Generalnie to jest, Sovereign jest platformą finansową, więc wszelkiego rodzaju kierunki związane z rozwojem platformy finansowej decyduje bitokracja, czyli to DAO, czyli każdy, kto ma konkretne tokeny związane z tą platformą. No i tutaj jest to na razie w jakimś tam, powiedzmy, ciągle wersji alfa. Jeżeli my mamy nasze tokeny, możemy je zalokować na długo, wtedy mamy większą siłę głosu. Jeżeli mamy więcej tokenów, mamy również większą siłę głosu. Jeżeli zalokowaliśmy nasze tokeny na 2 lata, ale chcąc zyskać dużą siłę głosu, ale potem jednak chcemy je odlokować, no to ponosimy stratę. Duża część tych tokenów jest nam ucinana, żeby właśnie nas zniechęcić od jakiejś próby manipulowania tym systemem głosowania. No i na tą chwilę zaczyna to już całkiem ciekawie działać. Zwykle około, jeżeli dobrze pamiętam teraz statystyki, 60% wszystkich adresów, którzy stakeują, głosuje nad propozycjami, jest aktywna, społeczność jest aktywna. No i sam Sovereign prowadzi community call'e, sam Sovereign ma transparentny model komunikacji poprzez Wikipedię, poprzez udostępnianie pewnego rodzaju założeń budżetowych, które na tą chwilę sam budżet jest zdelegowany do członków projektu, więc to jest aspekt centralizacji. Członkowie projektu, którzy raz na jakiś czas dostają pozwolenie, by dane środki wydawać właśnie poprzez społeczność, która głosuje w bitokracji. Oni decydują, w którą stronę ma się rozwijać projekt, natomiast potem jak już konkretna jakaś zmiana samą platformę wchodzi, znowu poprzez bitokrację społeczność musi się wypowiedzieć na tak bądź na nie, czy chce, czy nie chce. No i jest to tak naprawdę zrobione w dosyć ciekawy sposób. Jest to jakiś zalążek DAO, czyli zdecentralizowanej, autonomicznej organizacji, w której każdy stakeholder platformy Sovereign, czyli każdy posiadacz SOV tokena, może się udzielać. System zachęt jeszcze nie do końca dobrze działa na ten moment, bo powiedzmy ci stakeujący nie dostają do końca adekwatnych nagród, a żeby głosować trzeba stakeować. Ten system nagród, z tego co wiem, w najbliższym czasie będzie jakoś tam fiksowany. No weźmy pod uwagę, że Sovereign ma dopiero rok, więc jak na rok to jest i tak dużo. Wydaje mi się, że samo podejście do budowania platformy jest sensowne, samo podejście do tego, żeby faktycznie Sovereign jako Sovereign nie jest ani firmą, nie jest nigdzie zarejestrowany, to jest po prostu rozproszony, anonimowy w 90, w zasadzie 5% zespół z dwoma reprezentantami, którzy są takimi spokespersonami dla projektu ExileSurf i Yago, więc oni jakoby reprezentują to, co projekt ma do powiedzenia, natomiast no, zespół jest niejawny, w sensie jest, występuje pod jakimiś tam pseudonimami, no i projekt w tym kontekście nie ma jednej firmy, do której ktoś mógłby pójść, powiedzieć halo, halo, wyłączacie ten biznes. Nie ma jednego wyłącznika też, gdzie dałoby się taki biznes odłączyć. Nie da się zatrzymać w zasadzie już łatwo w tej chwili Rootstocka. Bitcoina na pewno też już nie zatrzymamy. No więc jest to, że sam Bitcoin jest zdecentralizowany i Rootstock jest zdecentralizowany i połączenie między nimi jest zdecentralizowane, sprawia, że zbudowana na tej bazie zdecentralizowana autonomiczna organizacja DAO, jaką jest Sovereign i ich bitokracja, również ma szansę działać w taki sposób niezatrzymywalny. No i teraz
czy ten, kto tutaj trzyma ten parasol w tym DAO, czy on go będzie trzymał równo nad wszystkimi i czy będzie dbał o dobro całego projektu, całej społeczności, tak to sobie nazwijmy, całego tego wirtualnego państwa, wirtualnej aplikacji, wirtualnej platformy. No tutaj to wszystko zależy od tego przede wszystkim. Do władzy, do tego, że będziesz posiadać ten parasol, może dojść każdy, to znaczy możesz sam wejść w to ciało podejmujące decyzje, jeżeli będziesz mieć SOV tokeny. Te SOV tokeny niekoniecznie musisz kupować, ty je możesz zarobić, więc to jest też w pewnym sensie inkluzywne poprzez różnego rodzaju pracę, różnego rodzaju zadania na platformie, w których będziesz uczestniczył, możesz te tokeny dostać. Dostać je i one z automatu będą stake'owane, będą podlegały, nie będziesz mógł ich od razu sprzedać, więc to jest taki mechanizm, że przez 10 miesięcy one będą stopniowo uwalniane, ale jednocześnie będziesz mógł nimi przez 10 miesięcy głosować, więc będziesz przywiązany długoterminowo do tej platformy. No i takich osób w tej chwili, posiadaczy tych SOV tokenów jest już chyba około 20 tysięcy, więcej niż połowa jest aktywnie zaangażowana w udział w tym projekcie, z tego co widziałem po statystykach. Sporo z tych osób głosuje, natomiast no ciągle największą siłę głosu będą mieli ci, którzy mają SOV tokenów najwięcej, no i ci, którzy na najdłużej je stake'ują, no i ci, którzy oczywiście w rezultacie też będą podejmować jakieś decyzje w tej platformie. No więc teraz jeżeli ja mam dużo SOV tokenów, czysto teoretycznie, no to będzie mi zależało na tym, żeby ta platforma kwitła w taką stronę, by moje SOV tokeny kwitły, więc będę starał się angażować w to, by no, rozwijała się platforma, która moim zdaniem jest ciekawą platformą w kierunku słusznym. Natomiast nawet jeżeli mam małe SOV tokenów, no to ciągle chcę się zaangażować, bo chcę, żeby te moje SOV również kwitły, więc również powinienem się angażować i głosować nad tymi propozycjami, podejmować decyzje, sugerować jakieś rozwiązania. Bez nas tak naprawdę, bez zaangażowania się każdego członka takiego czy innego projektu, takiej czy innej społeczności, to wszystko nie zafunga, nie zadziała. No więc koncept DAO, koncept zdecentralizowanych, autonomicznych organizacji, moim zdaniem na tą chwilę z punktu widzenia decentralizacji bylibyśmy w stanie to wszystko zrobić. Z punktu widzenia funkcjonowania też bylibyśmy w stanie to zrobić, ale największą barierę chyba mamy ciągle mentalną, no bo ja tutaj mam z kolei takie wrażenie, że duża część osób, no to im to wszystko, czy w lewo, czy w prawo, nie ma znaczenia tak naprawdę. Nie chce się angażować. Też tak dużo można obserwować takich zjawisk w tych platformach zdecentralizowanych, gdzie ten on-chain voting często nie jest aż tak wykorzystywany przez tych, którzy mogą głosować jak powinien być. No więc znowu, czy kwestia centralizowania się władzy i tych panów z parasolem to jest kwestia tego, że systemowo jest to źle zrobione, czy jednak większość osób nie do końca chce się w to wszystko angażować? To jest dla mnie trochę pytanie otwarte. Technologia blockchain, otwarty, publiczny, zdecentralizowany, oparty na Bitcoinie na pewno daje możliwości, by tego typu rozwiązania powstały. No i te rozwiązania powstaną, czy to na Rootstocku, czy też choćby na Ethereum. No i tu będziemy mieć pewnego rodzaju test, czy faktycznie mając infrastrukturę, mając platformę, ludzie chcą tworzyć takie zwirtualizowane państwa z taką płynną demokracją, z takim właśnie demokracją, w której każdy bezpośrednio może czy to zgłosić propozycję, czy to głosować nad czymś, po prostu mieć swój realny wkład, nie tylko idąc raz na x lat do wyborów, ale mając bardzo interaktywne podejście do tego, co się dzieje w tym wirtualnym świecie, który tutaj się tworzy. No więc znowu, żeby być fair, wydaje mi się, że często jest tak, że ta nasza pozycja tego maluczkiego ludka, którego tam wszyscy leją albo jest wykorzystywany i sobie lubimy czasami ponarzekać, że my często niestety to jest nasza wina. Tak? Znaczy, często się nie angażujemy
tak, jak powinniśmy się angażować. No więc teraz jest możliwość, żeby potencjalnie coś zmienić. Jeżeli jesteście częścią takiego czy innego projektu, spróbujcie się zaangażować. Jak wiecie, moje filmy też są często takim call to action, żeby każdy tam ma z nas jakieś inne umiejętności, każdy inne ma talenty i zapewne każdy z tych talentów da się wykorzystać w jakimś obszarze tych technologii, tych platform, które tutaj się tworzą, tych otwartych, publicznych, zdecentralizowanych sieci, których jest niewiele, no bo część jednak z tych rzeczy, z tych rozwiązań technologicznych, które się tworzy, są tylko na tą chwilę z pozoru zdecentralizowane. Natomiast no, one na pewno będą dojrzewały i część się zbuduje fajnych, technologicznych miejsc, gdzie mogą zakwitnąć przyszłe społeczności. No więc takim przemyśleniem zamknę te luźne rozważania o Bitcoinie, że Bitcoin jako technologia, jako protokół, jako pewnego rodzaju narzędzie, no to jest tylko stworzenie gruntu do tego, by coś na tym mogło zakwitnąć. Ten grunt, tutaj ładnie kwitną jakieś pomidory, może coś z nich wyrośnie, ale tylko wtedy, jeżeli ktoś się tym będzie opiekował. To znaczy, trzeba to podlewać, każdy musi tutaj znaleźć swoją funkcję, każdy musi znaleźć swój stake w całej tej grze, żeby to wszystko miało sens. Sama technologia tego nie załatwi, bez naszego udziału tutaj się wiele nie zadzieje. No i takie obrazy, jak tutaj Wam przedstawiłem, będziemy sobie pewnie malować i za 10 lat, i za 50, i za 100. Natomiast jest szansa, wykorzystajmy ją, popatrzcie na Bitcoina jako na zdecentralizowaną sieć, na której da się zbudować sprawiedliwy internet, na którym da się zbudować niezatrzymywalny internet, na którym da się zbudować coś, co jest podszyte cyfrowym złotem, którego jest ograniczona ilość, które ma swoją wartość, które będzie natywnym pieniądzem przyszłego internetu. Wszystko, co widzimy, się tokenizuje, cyfryzuje, więc nie widzę, żeby pieniądz fiducjarny, zwłaszcza w takiej formie tak mocno inflacjonowany, jak mamy w tej chwili, mógł przeżyć więcej niż dekadę czy dwie. To się wszystko prawdopodobnie będzie sypać, tak mi się wydaje. Tym bardziej, że mamy cyfryzację świata. No więc pieniądz cyfrowy, który jest szybszy, który jest peer-to-peer, który jest tańszy, który jest niewymagający jakichś tam podmiotów trzecich do dokonywania transakcji, jest raczej przyszłością. No i tutaj musimy sobie tylko odpowiedzieć, czy wybieramy przyszłość, gdzie pieniądzem cyfrowym będzie CBDC, czyli znowu pieniądz cyfrowy, który wypuściły banki centralne w takim czy w innym kraju, który będzie miał w zasadzie większość atrybutów tych, których ma Bitcoin, ale nie będzie miał tego jednego atrybutu, że nikt przy tym nie będzie mógł dalej manipulować, grzebać i rozstroić tego. Nie będzie mógł sobie dodrukować więcej walorów, nie będzie mógł sobie zastopować transakcji, odwrócić, przekonwertować tak, żeby było dobrze dla wąskiej grupy osób. Tego CBDC nie będzie miało. Bitcoin na tą chwilę ma szansę utrzymać te swoje walory, no więc dajmy temu Bitcoinowi szansę, a tą szansę możemy dać poprzez to, że każdy z nas tutaj jakiś swój wkład w tą sieć włoży, bo to jest właśnie decentralizacja. Decentralizacja polega na tym, że zaangażowanych są dziesiątki, setki milionów albo i miliardy osób, no i dzięki temu nie jest tego tak łatwo sprzątnąć, jak coś, co jest zaangażowane 10 czy 100 osób. No więc nasza szansa, spróbujmy, zobaczmy, jak to pójdzie dalej. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Taki nietypowy odcinek, tak w zasadzie bez żadnej agendy. Popatrzyłem sobie na te obrazy, no i pomyślałem, że to jest w sumie mocno wolnościowe. Dajcie znać, jak Wam się ten odcinek podobał, czy ktoś tutaj w ogóle doczekał ze mną w tych pomidorach, czy tego rodzaju przemyślenia były sensowne, klarowne, czy rozwinąć któryś z wątków, chętnie pociągnę to również w temacie bardziej technologicznym, jeżeli chcecie, albo jeżeli to było takie sobie, to również dajcie znać. Na dziś to tyle, do usłyszenia już wkrótce, pozdrawiam, cześć!